Zioła dla zdrowia Polaków to tytuł naukowej konferencji, która odbyła się w Gdańsku. Współorganizatorem konferencji było PZU Zdrowie. Zioła mają wiele właściwości leczniczych, jednak w celach leczniczych wykorzystujemy około 20 tysięcy gatunków ziół, co stanowi od 3 do 5% wszystkich roślin. Natomiast w tej chwili stosowanie ziół jak gdyby nieco zeszło na drugi plan w moim odczuciu jako lekarza, dlatego że pojawił się bardzo szeroko rozwinięty rynek suplementów diety. Jest tego około 4 tysięcy preparatów. Największą zaletą ziół jest ich naturalne pochodzenie. W przeciwieństwie do leków syntetycznych ich potencjał tkwi w naturze. Niektórych chorób nie można leczyć ziołami. Lekarze natomiast zwracają uwagę, że można je wykorzystać wspomagająco w przypadku boreliozy, bardzo niebezpiecznej choroby przenoszonej przez kleszcze. Zioła mogą złagodzić jej objawy. Od starożytności zioła są stosowane i również obecnie nie widzę, żeby można było przestać je stosować. Zioła mają też szerokie zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, zmiany skórne i choroby zapalne. Pamiętajmy, że leki syntetyczne uzależniają. Zioła natomiast w sposób naturalny, harmonijny współgrają z naszą naturą, z naszym organizmem, z naszym ciałem. Konferencja Zioła dla Zdrowia Polaków, która odbyła się w Gdańsku, ma promować zioło lecznictwo oraz rośliny hodowane przez polskich producentów. Jesteśmy przekonani, że połączenie sił właśnie naukowców, ale także tych, którzy na co dzień zajmują się uprawami, pozwoli, abyśmy jeszcze bardziej byli potentatem w produkcji leków roślinnych. Wiele roślin, które mają takie prozdrowotne właściwości, możemy sami posadzić w przydomowych ogródkach. To niesie za sobą korzyści, bo niektóre rośliny odstraszają na przykład kleszcze. Chcemy, żeby Polacy również zaczęli siać zioła na własną rękę. Nie tylko kupowali w sklepach, ale również widzieli zalety siania w domu. Konferencja w Gdańsku była już drugą pod hasłem Zioła dla Zdrowia Polaków. Pierwsza odbyła się w Warszawie. Organizatorzy nie wykluczają kolejnych edycji w innych dużych miastach.